jutrze. Nie, no to oczywiście o zdrowej diecie, jak żeby inaczej. Ale i chcę to dzisiaj powiedzieć, ale wiecie, ja bardzo chcę to powiedzieć w takim kontekście, w jakim ona została umieszczona w Piśmie Świętym. W takim kontekście, w jakim Bóg ją umieścił. Bo bardzo często patrzymy na właśnie na nasze zdrowie, na zdrową dietę, co wolno, to co nie wolno. Małe dziecko przychodzi, mama mówi, słuchaj, Pan Bóg chce, żebyś jadała marchewkę, a nie żebyś jadł cukiereczki. Nie? Ale Pan Bóg nie mówił w ten sposób. Bardzo bym chciała, żebyśmy sięgnęli do początków Pisma Świętego, do pierwszego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej i popatrzyli na to w takim kontekście, w jakim Bóg umieścił to jedzenie, tą dietę, tą pierwszą dietę rajską. Ponieważ rozumiejąc kontekst, patrząc tak szerzej na ten problem, bardzo łatwo będzie nam później podejmować dobre decyzje w życiu. Będziemy mogli rozumieć, o co chodzi, dlaczego, i będziemy mogli sami na co dzień wybierać to, co, jak Duch Święty będzie nam podpowiadał, jest zgodne z Bożą wolą. Ale zanim zacznę czytać, pozwólcie, że pomodlę się króciutko przed tym słowem, bo ja tego osobiście bardzo potrzebuję. Drogi Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za możliwość otwierania Twojego słowa. Dziękuję Ci za możliwość czytania go. Dziękuję Ci za Twojego ducha, który wyjaśnia Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, że Ty pragniesz nam wyłożyć to tak, abyśmy zrozumieli. Zrozumieli słowo, zrozumieli Twoje intencje, zrozumieli Ciebie, pokochali Ciebie bardziej dokładnie tak, jak przed chwilą było mówione. Żeby to zrozumienie zaowocowało większą, głębszą miłością, podziwem dla Ciebie, bo przecież jesteś godzien chwały, czci, uwielbienia. Tylko Ty, Ty źródło wszelkiej dobroci, miłości i piękna w tym świecie. Prowadź, Panie, nasze myśli, prowadź moje usta. Daj, aby były te słowa zgodne z prawdą, budujące, dające nadzieję, prowadzące Twoim duchem. Niech ten duch wypełni nas ku Boże Twojej chwale, w mocy tego ducha. Przez imię i krew Pana Jezusa o to proszę. Amen. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Na początku Pan Bóg spojrzał na ziemię, widział pustkowie i chaos, czyli taki nieład. I czasami tak nam skorci pomyśleć, no Pan Bóg gdzieś tam się zagapił, coś sobie zrobił, popatrzył, rozglądał się po wszechświecie, powiedział, o, taka planeta, tam taki bajzel jest, ja to uporządkuję, a coś może fajnego wyjdzie, nie? Ale tak nie było. Jest napisane, że ziemia była pustkowiem i chaosem, ale Duch Boży unaszał się nad powierzchnią wód. Sprawdziłam w słowniku hebrajskim, co znaczy to słowo unaszał się, jak jest w ogóle tłumaczone w innych wersjach. I słuchajcie, wszędzie jest o unoszeniu mowa, ale tak mi nie dawało to spokoju. Zaczęłam grzebać i szukać tekst hebrajski, to słowo hebrajskie. Czy on mówi faktycznie o Duchu Bożym, który sobie lewitował nad wodą i sobie tak po prostu fruwał jak helikopter, jak jakaś ważka? Nie? To trochę bez sensu, nie? O co chodzi? Zaczęłam grzebać, szukać i rzeczywiście hebrajskie to słowo, to jest słowo, które jest jednym z takich podstawowych słów, od którego potem bierze początek wiele innych. I ono rzeczywiście mówi o unoszeniu się, zawieszeniu gdzieś, ale jest jeszcze drugie znaczenie tego słowa. Jest mowa o tym słowie jako opisaniu sytuacji kogoś, kto na przykład zastanawia się, rozważa potrzebę poszukania współmałżonki w życiu. Analizuje coś, swoją własną potrzebę, którą ma, czuje się nie do końca komfortowo i tak zastanawia się, co z tym fantem zrobić, bo po prostu no, chce coś zrobić, chce coś uporządkować, chce pełni, której nie ma, brakuje czegoś. I Pan Bóg popatrzył na naszą niezamieszkałą ziemię i pragnął przelać tam swoją miłość. On się na tym głęboko zastanawiał, planował, rozważał, myślał o tym. To nie było przypadkowe gdzieś, bo mu wpadło coś do głowy. Nie, on zgłębiał się w tą ziemię, on się nad nią zastanawiał, przeglądał ją, oglądał, planował, zachwycał się tym, jak ona będzie wyglądała. I tworzy
zamieszkałą już Ziemię, żyjącą planetę etapami. To jest 7 dni stworzenia tak naprawdę. I tworzy całe środowisko. Stwarza światło, stwarza wodę, stwarza pewne warunki do funkcjonowania życia. Powietrze, prawda, atmosferę. Pojawiają się wszystkie te zjawiska w przyrodzie, które my znamy. Dzień, noc, ciepło, chłodniejszy powiew, prawda, orzeźwiając. To wszystko zaczyna Pan Bóg tworzyć. Powstają wszystkie żywe istoty, rośliny i wszystkie żywe istoty. I na końcu Pan Bóg, jest napisane, uczynił dzikie zwierzęta według rodzajów ich i bydło według rodzaju jego i wszelkie płazy ziemne według rodzajów ich i widział Bóg, że to było dobre. I teraz 26, 7, 8, 9 werset. Patrzcie. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. Dwa razy mówi te same rzeczy. Uczyńmy na obraz nasz, podobnego do nas. Podkreśla, to jest bardzo ważne. I dalej. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. Pan Bóg tutaj mówi o podobieństwie, że chce stworzyć człowieka na obraz swój, na podobieństwo swoje. To jest ważne, to jest bardzo istotna informacja, jest powtarzana i pojawia się w kontekście jakim? Aby panował nad ziemią. Aby panował nad wszystkimi zwierzętami. To jest razem. To są te dwa elementy, które tworzą tak naprawdę powołanie człowieka. Obraz Boży w człowieku, który ma się wyrażać przez panowanie. To panowanie ma być zgodne z obrazem Bożym. Bóg jako Pan całego wszechświata, jako Pan Ziemi, jest obrazem tego, jak człowiek ma panować nad ziemią, nad wszystkimi zwierzętami. Jest bardzo istotna informacja. I patrzcie, co jest dalej napisane. Napisane jest, i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Bóg po raz drugi podkreśla. Tam były już dwa podkreślenia, na obraz Boży, na podobieństwo Boże. I tutaj znowu się pojawia. I faktycznie Bóg zrobił dokładnie to, co planował. Stworzył człowieka na obraz swój, na podobieństwo swoje. Znowu jest powtórzenie. To jest jakby kluczowa informacja stworzenia człowieka. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży i na podobieństwo Boże. I następnie błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię. Czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Znowu jest ten sam kontekst, prawda? To Boże podobieństwo musi się wyrażać w sposobie panowania nad ziemią, w sposobie traktowania tej ziemi. Tak jak Bóg jest Panem całego Wszechświata, tak człowieka w podobny sposób uczynił Panem tej ziemi. Czy człowiek jest panem tej ziemi? Czy jest? To jest niesamowite. Wiecie, w przyrodzie to jest coś, co mnie zawsze niesamowicie fascynuje. W przyrodzie wszystkie elementy doskonale ze sobą współgrają. I o tym wszyscy wiemy, prawda? Wiem, co jest ekosystem. Tam muszą być wszystkie elementy. Zaczyna brakować jednego robala, który jest co prawda brzydki, ma wybałuszone oczy, a nóż na przykład śmierdzi, to go wyrzućmy i wtedy świat będzie piękniejszy. A się okazuje, że wyrzucamy brudnego, śmierdzącego robala i nagle zaczyna nam brakować pięknych, pachnących owoców. Nie? Bo on jest brudny, śmierdzący i wybałuszonymi oczami tylko w naszych oczach. Ale jest niezbędnym elementem ekosystemu, który stworzył Bóg. I teraz człowiek jako Pan Ziemi niestety troszkę narozrabiał i co po niektóre gatunki postanowił wytrzebić. Co po niektóre były za ładne, trzeba było je zabić, żeby z nich zrobić ozdoby. Co po niektóre miały za dobre mięso, trzeba było je zeżreć. Co po niektóre były brzydkie, przeszkadzały, trzeba było je usunąć. I mamy problem. I mamy bardzo duży problem. Jest dużo gatunków chronionych. Bardzo wiele gatunków jest zwierząt, które tylko pojedyncze gdzieś żyją. I naprawdę jest coraz większy problem. W latach nie tak dawno odkryto zjawisko mykoryzy. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Ogrodnicy pewnie wiedzą. Czy dobrze jest stosować środki grzybobójcze w agrotechnice, czy nie? Czy są potrzebne grzybobójcze środki? Są używane powszechnie. Powszechnie. Mykoryza to jest zjawisko, które polega na tym, że grzyby
żyjące w glebie, współdziałają, współgrają z korzeniami roślin, które tam rosną. Rośliny dostarczają tam odpowiednich substancji grzybom, grzyby dzięki temu mogą przeprowadzać fotosyntezę, nie mając żadnego dostępu do słońca, a za to te grzyby oddają roślinom pewne mikroelementy, nawet hormony roślinne, które stymulują i regulują wzrost roślin. Co więcej, one nawet tworzą pewne antybiotyki, które chronią rośliny przed rozwojem chorób grzybowych. A człowiek, lejąc środki grzybobójcze na ziemię, wybija wszystkie grzyby, niszczy to współdziałanie i okazuje się, że trzeba dodatkowo dowozić azotem rośliny, bo przecież wcześniej grzyby dostarczały azot tym roślinom. Teraz go nie ma, bo są wybite. Potem trzeba je chronić przed chorobami grzybowymi, bo przecież wcześniej grzyby to robiły, które były w ziemię. Ale człowiek był mądrzejszy i postanowił wybić. Pan Bóg stworzył fantastycznie działającą przyrodę na ziemi. Ale człowiek stwierdził, ja jestem Panem i ja tu decyduję, co jest dobre, a co jest złe. No i mamy to, co mamy. Ale Pan Bóg w kontekście tego panowania powiedział, ja stworzyłem wszystko doskonale funkcjonujące. Jesteście jednym z elementów doskonale funkcjonującej planety. To doskonałe funkcjonowanie jest obrazem moich rządów, mojego panowania. My przyjęliśmy do zboru teraz dwie nowe osoby, które Pan Bóg w darze nam dał. Jak każde dziecko jest w rodzinie, piękny dar. Jak przychodzi nowe dziecko, cała rodzina nad wózeczkiem, to Alusia była u weterynarza swojego z kotem w tym tygodniu i właśnie mi opowiadała, że pani weterynarz generalnie ma taki mocny męski głos, taki niski. Ale jak mówi do kotka, jak my lubimy szczepić takie piękne kotki. Także wybaczcie, jeżeli ktoś nad wami się będzie pochylał i zaczął tiutać wam, wybaczcie nam, to jest taka przywara starości. Ale dziecko wprowadza do rodziny nowe życie, nowe światło, nowe dary, nowe spojrzenie. Rodzina może dziecko uczyć tego, co nauczyła się sama, dzielić się swoim doświadczeniem. Teraz będzie taka sytuacja właśnie z nowymi osobami. Kiedy my będziemy po to, żeby wesprzeć ich w trudnych sytuacjach, bo te sytuacje będą. Wy będziecie wspierać nas w naszych trudnych sytuacjach, entuzjazmem, radością, takim wiecie. Dla młodych ludzi nic nie jest niemożliwe, nie? A myśmy się nauczyli, że już pewne rzeczy nie wychodzą. Jak będziemy wam mówić, że nas pewne rzeczy nie wychodzą, powiecie, nie, to wam nie wyszły, może teraz się uda. Bo po to jesteśmy, tak jest Boże społeczeństwo skonstruowane, w doskonały sposób, nawzajem sobie pomagają, nawzajem się wspierają. Gdy Pan Bóg stworzył zwierzęta, przyprowadził je do Adama i Adam co z tymi zwierzętami zrobił? Przyglądał się, czy nie znajdziecie jakiś fajny kumpel do wycieczek wspólnych, nie? Do posiedzenia sobie wieczorem, pogadania, przytulenia. One były wszystkie takie fajne, takie ładne i kudłate, i takie bardziej gładkie, i mruczące, i szczekające, i może piszczały, co po niektóre były takie słodkie i malutkie, i te większe, i super były, ale z żadnym z nich się nie dało pogadać, nie? Jakoś tak nie dało się porozumieć tak, jakby się chciało. I Pan Bóg dał żonę mężczyźnie i czuł się spełniony. I w takich warunkach Pan Bóg mówi do pierwszego człowieka, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikich zwierzętom i wszystkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. Ta idealna, doskonała symbioza wszystkich elementów w żyjącej planecie Ziemia, na żyjącej planecie Ziemia, a nawet w żyjącej w środku też, aż tam może za często nie jesteśmy, wszystkie te elementy w ten sposób funkcjonowały doskonale. Zwierzaki sobie jadały zieloną trawę, ludzie sobie jadali owocki i zieloną trawę, jakieś ziółka, które tam miały nasienie, prawda? Bo to ziele, które jest mowa o tym, tej roślinie wydającą nasienie, to jest tak naprawdę po prostu roślina jakaś, która wydaje nasienie. Więc co wydaje nasienie w przyrodzie, coś do jedzenia, co jemy? Prawie wszystko, prawda? Dokładnie. I wtedy wszystko funkcjonowało doskonale. Człowiek się nie bał zwierząt, bo zwierzęta wcinały trawę, a nie rekiny, rączki pływaków, tak?
Więc wszyscy się czuli bezpiecznie. Takie jest Boże Panowanie, gdzie wszyscy się czują bezpiecznie. Dlatego w zborze, gdzie jest Boże Panowanie, gdzie panuje Boży Duch, każdy czuje się bezpiecznie. Może wypowiedzieć swoje zdanie, może opowiedzieć swoje doświadczenie, może poprosić o modlitwę i wie, że go nikt nie będzie niszczył, że nikt nie będzie go atakował. Prawda? Tak funkcjonuje zbór. Tak funkcjonuje normalnie nasze ciało prawidłowo. Pojawiają się teraz choroby z autoagresji, które są absolutnie nienaturalnym zjawiskiem, kiedy ciało występuje przeciwko sobie samemu. Ale zbór jest zdrowym zborem. Przyroda wtedy stworzona była doskonałą przyrodą, gdzie żadna kura nie musiała się bać, że zostanie rosołem za chwilę. Nie musiała uciekać. Piękny obraz? Fajnie, nie? Naprawdę nikt się nie boi. U nas jest teraz Ala ze swoim kotem w domu. I to, co mnie bardzo uderza, Alusia mieszka sama z kociakiem, w związku z czym jest bardzo cicho i spokojnie. I generalnie naprawdę jest cicho. I teraz jak jest u nas, jest znacznie więcej ludzi. Czasami ktoś przebiegnie po schodach, patrz mój syn. Czasami ktoś coś upuści, patrz stara ciotka. Czasami ktoś tam gdzieś czymś rzuci, patrz starszy dziadziuś, nie tak? Więc różnie mamy, różnie mamy. I to, co mnie uderza, wczoraj przesuwałam jakąś rzecz, torbę przesunęłam i był taki hałas, taki, którego nie jest przyzwyczajony lulek. To zrobił coś takiego, wiecie, co robią koty wtedy? Nie, taki... Wystraszył się. W Edenie, w ogrodzie Eden, nie wystraszyłby się. Nie miałby żadnych przykrych skojarzeń. Żadnych. Kiedy w takich doskonałych warunkach przyjdzie do mnie jakikolwiek człowiek w ciemnej uliczce, nie wiem, w jakichś warunkach takich ponurych, przychodzi ktoś do mnie i mnie puka w ramię, w warunkach Edenu, cześć, kim jesteś, jak masz na imię, fajnie cię widzieć, nie? Ale tutaj na ziemi ktoś was w takich warunkach stuknie w ramię, co robicie? No różnie, jeden ucieka, drugi kamienieje, trzeci krzyczy, czwarty macha rękami od razu, nie, więc tam chroni się ludu od razu dookoła. Bo my się boimy. W ogrodzie Eden tak nie było. Pod panowaniem Bożym nikt nie miał się czego bać. I to było tak cudowne i piękne. Ale w tym ogrodzie nasi prarodzice dostali przykazanie. No to nasz pastor często mówi, to przykazanie, to wiecie, jakie jest, nie? I to jedyne ograniczenie, jakie mieli, to było co? Drugi rozdział, werset 16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie będziesz jadł, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Ja tu celowo przeczytałam, nie będziesz jadł, ponieważ tak jest w tym oryginalnym tekście. Tutaj warszawska Biblia mówi, nie wolno ci jeść. Ale w tekście hebrajskim nie będziesz jadł. I dużo tłumaczeń oddaje to właśnie w ten sposób. Nie będziesz z niego jadł. To było jedno, jedyne ograniczenie dla człowieka. Drzewo, które ma owoce, pewnie ładnie wyglądające. I no, wiecie, jaka jest ziemia? Ile ona może mieć powierzchni? Ile mogło być zarośniętej powierzchni? Jaki mógł być duży ogród? No i wyobraźcie sobie tam jedno drzewo. Jedno! Na całej ziemi jedno drzewo, którego mieli nie jeść. Jedno. Gdzie się Ewa znalazła? Niesamowite, prawda? I mimo wszystko, mimo Bożych ostrzeżeń, mimo Bożej prośby, mimo Bożej informacji, sięgnęła po owoc i zjadła. Wydawało jej się, że on jest, jak tu jest napisane, czemu zjadła? A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że było miłe dla oczu i godne do pożądania dla zdobycia mądrości, trzeci rozdział, szósty werset. Dobre do jedzenia, miłe do oczu, godne pożądania dla zdobycia mądrości. To jedno drzewo na całej planecie, o której Bóg powiedział, żeby nie jeść.
co musiało być w sercu Ewy przedtem, że w ogóle tam gdzieś polazła i się kręciła dookoła tego drzewa. Zaczęła rozmawiać z wężem, że była coraz bliżej tego drzewa. W końcu zrywa owoc i je. I bardzo wielu komentatorów zwraca uwagę właśnie na to. I ja się absolutnie z tym zgadzam, bo z tekstu ewidentnie to wynika. Grzech Ewy nie zaczął się w momencie wciśnięcia zębów w owoc. Grzech Ewy zaczął się wcześniej, bo ona wcześniej zobaczyła, że to drzewo jest dobre do jedzenia i godne pożądania. Boża informacja była, to drzewo nie jest do jedzenia i to poznanie, które przez nie przechodzi, to jest zniszczenie. Ale Ewa w pewnym momencie patrzy na drzewo i mówi, nie, drzewo jest dobre do jedzenia i godne pożądania. Zmienia się myślenie, zmienia się serce, zmienia się nastawienie do Boga, zaczyna się grzech. Zerwała owoc, zjadła, to jest wynik grzechu, to jest rozwój grzechu, to jest ewolucja tego grzechu na dalszy, widoczny etap. I w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Zanim zrobimy coś złego, coś grzesznego, nie jest tak, że od razu robimy. Najpierw się pojawia jakaś myśl, jakaś sugestia, jakaś chęć. A, może to nie jest takie złe. Może by spróbować, nie? Bo jeżeli nagle z zaskoczenia by was ktoś wziął, podsunąłby wam cokolwiek do napicia i powiedzieć, słuchaj, Halinka, weźże napij się ze mną. Wypiłabyś tak po prostu? Nie. A co to? Dokładnie, co to jest? Nie wypilibyśmy. Gdyby ktoś podsunął nam jakieś super wykwintne danie, jakieś takie specyfiki. Ja robię degustacje na różne pokazy i daję ludziom jedzenie. Wiecie, ile ludzi sięga, ale fajne, ale fajne, ale fajne. A ile ludzi przychodzi, a co to jest? Których jest więcej, jak myślicie? Wszyscy przychodzą, a co to jest? Co to pani tam ma? Z taką miną, wiecie, nie zawsze... No, a wiecie, kto się rzuca? To są burgery, łaps! Z buraka, o-o! Gdy znamy, gdy już o czymś myśleliśmy, to robimy. Ale gdy coś zupełnie nie znamy, jest zupełnie nam obce, a nawet mamy w głowie postawione burger z buraka, jest niedobry, wiadomo, bo buraki są niedobre. No więc gdybym powiedziała na dzień dobry, to jest burger z buraka, to by powiedział, zjedz se pani sama. Daj mi pani kawał wołowiny. Ale ponieważ tego nie powiedziałam, człowiek zjadł, powiedział dobry burger, dowiedział się, że z buraka i jest nagle konflikt poznawczy, nie? W środku dywagacje. Pluć, nie pluć. No nie wypada, bo wśród ludzi. No przełknąć trzeba. Więc lepiej mówić takie na przyszłość. Lepiej mówić, kiedy już przełkną. Nie będzie brudnych ścian. Nie robimy tego, o czym wcześniej nie myśleliśmy. Nie grzeszymy, jeżeli wcześniej nie rozważaliśmy takiej ewentualności. Zjedzenie owocu było dalszym etapem rozwoju grzechu. I kochani, nasza dieta jest wynikiem naszych codziennych wyborów. Niekoniecznie w sferze jedzenia, ale tego, jak widzimy Boga, jak widzimy obraz Boga, jaki jest Bóg, Boży charakter, jak widzimy Jego panowanie, jak ma wyglądać, jak widzimy Jego zakres władzy, to będzie się odbijało w naszych codziennych, zwykłych wyborach. U Ewy odbiło to się w jedzeniu owocu. U nas objawia się to w mnóstwie rzeczy, w tym, czym jemy również. Ponieważ Ewa zdecydowała się na taki fatalny krok nieuwierzenia Bogu i stwierdziła, że to co prawda było nie do jedzenia, ale chyba jednak jest całkiem fajne, wygląda smakowicie, a w ogóle to na pewno ma takie supermoce. I to takie supermoce, to jest takie fajne słowo, nie? Od razu chce się jeść. No i zjadła. I nawet było fajnie, bo zdążyła dać Adamowi, kiedy jeszcze była na tym haju, nie? Słuchaj, jedz, super! No i Adam wziął i zjadł. I przestało być super.
I nagle wylądowali w krzakach, bo co jest, jakiś szelest, już jest szelest, już się boję, nie? Już mnie ktoś w ramię tyka, już nie jestem taka pewna, nie jestem taka ciekawa, kto to, już raczej wolałabym się schować. Najlepiej, że mnie nikt nie widział, nikt nie słyszał. Bóg, o matko, Bóg przyszedł! Prawda? Po prostu się zaczynamy bać. I Bóg mówi, jakie są efekty złej decyzji. Do kobiety mówi, że wiesz, od tej pory zacznie się u ciebie dziać taka totalna walka wewnętrzna. To czasami mężczyźni to nazywają te humory kobiece. Nie? Bo to się i kocha, i nienawidzi jednocześnie. Bo to byś tego chłopa na rękach nosiło i w ogóle obdarowało wszystkiemu co najlepsze, ale jak tak nam zacznie panować nad nami, to matko jedyna. I potem jest, że kobiety mają humory, ale to jest skutek grzechu. Bo i ta miłość do tego mężczyzny, i to panowanie mężczyzny, które niekoniecznie jest takie jak Pan Boże, bo to już jest po grzechu. Ten mąż już nie panuje tak, że wiecie, te zwierzątka przychodzą i każde zwierzę głaszcze. On już niektóre zwierzęta chciałby zjeść, nie? To panowanie nie ma nic wspólnego z Bożym panowaniem. I gdy kobieta przychodzi, to zamiast po Bożemu przytulić, powiedzieć dobre słowo, ukochać, to tak warknie czasami, nie? A czasami po co, z czego chcesz, co znowu przeszkadzasz mi? To te ostre słowa takie czasami w ogóle takie jest różne zachowanie, korzystając z przewagi. To jest jedna do kobiety konsekwencja, a dla mężczyzny jaka miała być konsekwencja? O dziwo, wcale nie zepsuty samochód. Chociaż czasami się wydaje, prawda? Mężczyźni widzą to wielkie przekleństwo Boże, że ja muszę harować w robocie, a potem mi się auto zepsuje, a sąsiad jeszcze ma lepsze auto ode mnie, a w ogóle to czemu ta moja baba nie jest taka, jak była przed ślubem? Nie? Bo to ten grzech powoduje. Ale Bóg nie umieścił tych takich konsekwencji w swoim słowie. Popatrzcie, jakie konsekwencje Bóg umieścił. Do Adama zaś rzekł, 3 rozdział 17, 18, 19 werset. Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, pamiętajmy cały czas, że objaw pierwszego grzechu to jest jedzenie niewłaściwej rzeczy. To jest pierwszy objaw grzechu. I w związku z tym Bóg mówi, ponieważ w tą dziedzinę weszłeś, ponieważ w ten sposób się przejawił twój grzech, to ta dziedzina będzie przez całe twoje życie takim testem, o czym naprawdę myślisz, co jest dla ciebie ważne. I popatrzcie, co mówi. W mozole żywić się będziesz z ziemi po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Konsekwencja dla Adama była bardzo jasna. Ciężka praca, żeby mógł jeść. I nawet do tej pory się mówi o tym, że pracuje się na chleb, prawda? Żeby był chleb do jedzenia. To jest taki symbol w ogóle życia. Symbol możliwości przetrwania. Musiałem ukraść, bo potrzebowałem na chleb dla dzieci. Symbol miłości, dostarczenie jedzenia rodzinie. Prawda? Może czasami nie być tego dachu nad głową, ale niech będzie chociaż kromka chleba. Prawda? To jest coś tak ważnego dzisiaj. I Bóg mówi, nie, że pójdziesz do supermarketu i nie będzie twojego ulubionego kotleta, ale będziesz uprawiał ziemię, będziesz ją przekopywał, będziesz ją orał, będziesz ją spulchniał, będziesz wysiewał nasiona, będziesz musiał je dookoła tego chodzić, będziesz to pielił, będziesz to chronił, będziesz to podlewał, kiedy będzie susza, będziesz chronił przed wiatrem i będziesz czekał długie, czasami miesiące na to, aż ona ci przyniesie ziarno na chleb, a potem przyniesiesz do domu to ziarno i żona, jak będzie miała zręczne ręce, to ci chleb upiecze. Widzicie, jaki to się stał proces? W Edenie Adam wychodził, chwytał, miał ochotę jeść, chwytał z drzewa jabłko, gruszkę, brzoskwinię i sobie jadł, bo były smaczne. Jadł wtedy, kiedy był głodny. Teraz, żeby jeść, musi ciężko pracować, planować, co wysieje, bo jak nie wysieje tego zboża, to nie będzie chleba. Tak było z życiem Adama, prawda? Tam nie było marketu, do którego można było pójść i kupić chleb. On musiał wymyśleć, żeby wysiać zboże. On musiał wymyśleć, że potrzebna będzie marchewka i ziemniaki.
Na jak długo w przód planujecie swoje posiłki? Prawda? Teraz wychodzimy i mamy no wszystko w sklepach. Jeżeli tylko mamy pieniądze, to kupimy cokolwiek chcemy. I czasami to się wychodzi i kiedyś oglądałam, chyba wczoraj, krótka opowieść, co można obejrzeć w jakimś tam kraju i między innymi kobieta powiedziała o takich różnych rzeczach, które tam można oglądać i mówi, ale tam są sklepy ekologiczne. Słuchajcie, weszłam takiego sklepu, w raju jestem. Wybierać mogę wszystko, na co mam ochotę. I dzisiaj jest strasznie ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg jako pierwszą konsekwencję grzechu Adamowi i Ewie powiedział, macie myśleć nad tym, co będziecie jedli. Macie to planować. A diabeł teraz zrobił tak, że dał nam do jedzenia wszystko. I mamy arbuzy w zimie i pomidory w grudniu. I cokolwiek chcemy, mamy za każdym razem, prawda? Już nie ma czegoś takiego jak owoce egzotyczne. Jest ktoś, kto nie jadł w tym miejscu mango na przykład, albo ananasa nigdy nie spróbował? A widzieliście drzewo mango? A jedliśmy. A nawet nie wiem, jak to wygląda, jak drzewo wygląda. Teraz nie ma praktycznie ograniczeń teraz dla nas. Ale Bóg cały czas mówi, proszę cię, myśl nad tym, co jesz. Wtedy to było ponętne, się wydawało super i dalej tak jest. Dalej jesteś słaby w tym momencie. Dalej to w tym obszarze diabeł do ciebie najchętniej przychodzi, wciskając ci po prostu coś, co jest szkodliwe. Coś, co spowoduje, że będziesz głupio myślał. Że mózg ci będzie nie pracował. Patrz alkohol na przykład, prawda? Patrz papierosy, ludzie są zatruci nimi. Patrz ogromne ilości tłuszczu nasyconego, które zatykają naczynia krwionośne i z całym szacunkiem, ale człowiek z zatkanymi naczyniami krwionośnymi żyłami w nogach ma dokładnie tak samo zatkane takie cieniutkie naczynia krwionośne w mózgu. I nie jest w stanie myśleć logicznie. Robi kupę błędów ze względu na zjedzonego kotleta. I okazuje się, że porcja jedzenia ma skutki nie tylko takie, wiecie, no, weganinem to teraz jest modnie być. Tak? Albo oni tam gadają takie głupoty, teraz są inne czasy, teraz można, nie? Teraz są zdrowe, mięso jest. No. Ale jeżeli umieszczamy dzisiaj naszą odpowiedzialność za panowanie nad tym, co mamy do dyspozycji w kontekście Bożym, to zastanówmy się, jak wygląda Boże panowanie dzisiaj nad ziemią. Jaką my mamy odpowiedzialność za ziemię, za nasze rodziny, za nas samych. Zastanówmy się, czy to ziele polne, które miał Adam jeść na początku po upadku w grzech, już nie w komfortowych warunkach. Czy nie jest to samo, co Pan Bóg mówi dzisiaj do nas? To było najlepsze, co Bóg dał człowiekowi po upadku w grzech. Jako tekst wprowadzający do tej części nabożeństwa był czytany werset z drugiego listu do Tymoteusza, 2:13, który brzmi tak. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Wiecie, człowiek się wypina na Pana Boga, nie słucha Pana Boga. Adam z Ewą nie posłuchali Pana Boga w Edenie. Odwrócili się od Niego. Nie chcieli być posłuszni Jego słowom, Jego radom. Nie chcieli przyjąć Jego rad. I Bóg w takiej sytuacji mógł powiedzieć, i czasami tak się patrzy na Boga. Nie posłuchali Go, no to on teraz, to ja wam teraz pokażę, co to znaczy nie słuchać, a to wam przywalę jedną i drugą konsekwencję i wtedy zobaczymy, jak będziecie śpiewać cienko. Czy Bóg tak robi? Pamiętajmy, Bóg jest cały czas taki sam. Bóg się nie zmienia. Jeżeli nawet my nie dochowujemy wiary, On dochowuje. Tak jak dbał o najlepsze warunki dla Adama i Ewy w raju, tak dbał o najlepsze warunki dla Adama i Ewy po upadku w grzech. To jest ten sam Bóg. On nadal wychodzi naprzeciw, dba, daje to, co najlepsze w tej sytuacji, jaką sobie zafundowali. I co więcej, Bóg dzisiaj daje nam to, co jest dla nas najlepsze. On jest cały czas tym samym Bogiem. Bogiem pełnym miłości i troski. Wąż powiedział w Ewie w raju, wiesz, coś ci zabrał.
On tu dla siebie taką, zostawił taką cząstkę, taki super eliksir, wiesz, takie super moce. Jak zjesz, to będzie super. Po upadku w grzech, wiesz, no ten Bóg nie jest taki fajny. I dzisiaj to samo, wiesz, pewne rzeczy są takie fajne, smaczne, tego nie ruszaj. Tak ci powiedział Bóg, nie ruszaj, nie dotykaj w ogóle, nie myśl o tym, nie zastanawiaj się, ale wiesz, jakie to jest fajne. Bóg ty mówi, to jest dobre, to jest zawsze dobre. Bóg do nas przychodzi i mówi, słuchaj, wróćmy do tych początków. Gdy Pan Jezus chodził po ziemi, został zapytany o rozwody, prawda? Czy można rozwodzić, odprawiać żony? I co Pan Jezus powiedział? Od początku tak nie było. Bóg chce dla nas to, co było najlepsze. I dzisiaj też chce dla nas to, co było najlepsze. Nikt się nie zastanawia, czy mieć 5 żon, czy 40 żon dzisiaj, nie? Ale może warto się zastanowić też nad tym, co jemy i jak jemy. Czy myślimy, i może to, co jest dużo bardziej istotne, czy myślimy z pewnym wyprzedzeniem o tym, co będziemy jedli? Czy planujemy, tak jak Adam musiał planować zasiewy? Z Ewą musieli uzgodnić, co wysiać, żeby było jedzenie dobre. Pomyślmy wcześniej. Nie działajmy impulsywnie, bo impulsy wykorzystuje diabeł, żeby nas usidlić, bo są chwile, kiedy są nasze chwile słabości. Zaplanujmy wcześniej, zastanówmy się wcześniej, siądźmy z Panem Bogiem i z Panem Bogiem ustalmy, no na przykład, menu nasze na tydzień najbliższy. Spróbujcie z modlitwą to zrobić, zobaczcie to, jak Pan Bóg zadziała, na co wam da wtedy ochotę, jakie myśli da, co przypomni, co jest ważne. Bóg chce, żebyśmy myśleli o tym, co robimy, żebyśmy to planowali, żeby nasza służba była służbą pełną rozsądku i rozwagi, żeby nie polegała na impulsach. Zgadza się? Impulsywnie Ewa była pod drzewem i zerwała. Jakby się zastanowiła, jakby się zwróciła do Boga z pytaniem o pomoc, Panie Boże, a co Ty o tym sądzisz? Byłby grzech? Byłaby sprawa ucięta. Kochani, pytajmy się Pana Boga o to, co jemy, jak jemy. Planujmy z Panem Bogiem. Bo pamiętajmy, że po upadku w grzech pierwszą rzeczą, jaką Pan Bóg powiedział do Adama, to będziesz musiał planować, będziesz musiał celowo pracować. Bo nikt nie chce pracować po to, żeby plony swoje wyrzucić i tego nie tknąć, bo ja nie lubię chleba przegryczanego albo pszennego, nie lubię, więc no wysiałem tą pszenicę, ale ja tego tak nie lubię. Wiesz co, Ewa, wyrzuć to wszystko. Wyobraźcie sobie taką sytuację? Nacharował się, napracował się, a potem nie, bo mi to smak nie smakuje, nie pasuje. Nie ma takiej opcji. Czasami się wydaje, że wiecie, że to, co jemy, nie ma nic wspólnego z duchowością. Ja czasami słyszałam takie opinie. Wiesz co, niektórzy to robią z jedzenia religię. Ale jeżeli myślicie, że jedzenie nie ma wpływu na waszą duchowość, to jesteście w wielkim błędzie. W wielkim błędzie. Bo Pan Bóg dał bardzo wyraźne instrukcje i mówił o jedzeniu czystym i nieczystym. Mówił o jedzeniu tym, które nie przeszkadza tak bardzo w duchowości i tym, które zdecydowanie ją utrudnia. Mówił o mnóstwie rzeczy tak drobnych, że my nawet ich nie znamy. Mówił o płodozmianie. I to był przepis Boży, który każdy Izraelita musiał przestrzegać, bo to było prawo izraelskie, prawo dane przez Boga. Mówił o wychowywaniu dzieci od najmniejszych, o uczeniu dzieci prawdziwych prawd Bożych, nie bajek, bo to kształtuje ich umysł. Mówił o tym, jak należy ze sobą współżyć w społeczeństwie. A wbrew pozorom jedzenie jest ogromną częścią naszego życia, policzcie sobie. Jest nieodłączną częścią wszelkich relacji społecznych. Mieliśmy agapę tydzień temu u Braterstwa Ochniów. Wyobraźcie sobie tę agapę bez jedzenia? Ile biznesów się robi przy jedzeniu? Co więcej, w Starym Testamencie każde przymierze było połączone ze wspólnym posiłkiem.
Bóg mówi, przynosisz dla mnie dary, siądźmy i jedzmy razem. Bóg to łączy. Bóg łączy jedzenie ze społecznością. Społeczność z Bogiem jest połączona zawsze też i z naszą codziennością, z naszym życiem. Warto o tym pamiętać. I życzę wam z całego serca, żebyśmy wszyscy chodzili z Panem Bogiem 24 godziny na dobę. Siadali z Nim do stołu, wstawali od stołu. Kładli się z Nim spać, wstawali z łóżka. Żebyśmy razem z Nim wychowywali dzieci. Żebyśmy razem z Nim naprawiali samochód. Żebyśmy razem z Nim remontowali dom. Żebyśmy Jego wskazówki respektowali w każdej dziedzinie. Szukali Jego rady. Bo nie ma dziedziny w naszego życia wyłączonego z Bożego działania. Przepraszam, jest grzeszenie. Ale tego nikt z nas nie chce, prawda? Jeżeli nie grzeszymy, to musimy to wszystko robić z Bogiem. Amen.